Cześć. Każdy chciałby być piękny i bogaty. Tak samo jak każdy fotograf chciałby robić bardzo dobre zdjęcia i do tego szybko. Jak być pięknym i bogatym, to nie wiem. Natomiast wiem, jak robić dobre zdjęcia i jak robić je szybko. Dlatego dzisiaj w filmie podzielę się swoimi uwagami, które mam nadzieję, że spowodują, iż będą Twoje zdjęcia lepsze i że będziesz szybciej wykonywał swoje zdjęcia. Zapraszam. Żeby robić szybko zdjęcia, czasami, bo żeby złapać niektóre momenty, moment, który dzieje się tylko sekundę, żeby to zdjęcie wyszło ciekawie, musisz umieć zrobić szybko dobre zdjęcie, czyli poprawne techniczne. Żeby nauczyć się robienia szybkich zdjęć, musisz odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Jakie funkcje w Twoim aparacie, ja mam kilka aparatów przygotowane, funkcje w Twoim aparacie są dla Ciebie najważniejsze? Jakich używasz najczęściej? Jeśli tak popatrzę po guzikach, które są wytarte, no to akurat w tym nie widać, które są wytarte. Natomiast ja wiem, najczęstszą funkcją, którą używam, znaczy bo ja fotografuję albo przeważnie, albo w trybie priorytetu przysłony, albo w trybie automatyki z możliwością przesunięcia parametrów. Więc najważniejszym pokrętłem jest dla mnie to pokrętło z przodu, którym przełączam. Albo przełączam przysłonę, którą ustawiłem, czyli ponoszę aparat do oka, patrzę, mówię, nie ta przysłona, o teraz będę miał większą głębię ostrości, teraz będę miał mniejszą głębię ostrości. I ja to muszę wykonywać, nie odrywając oka od wizjera. Natomiast drugim elementem, i to muszę wykonać praktycznie za każdym razem, drugim elementem, który często wykonuję, co często zmieniam w aparacie, to jest korekcja ekspozycji. I w tym akurat to jest tak, że naciskam spust i od razu drugim pokrętłem mogę wprowadzić korekcję ekspozycji. Ona przeskakuje mi i ja to widzę od razu w środku. Pach, patrzę, mówię, nie, ta scena jest za jasna, za ciemna. I ciach, korekcja ekspozycji, zdjęcie zrobione. I to musisz się nauczyć, jeśli tej funkcji używasz, błyskawicznie. Tu pokazałem z moim, gdzie mam dwa guziki. Są aparaty, gdzie muszę, tak weźmy tego Pentaxa, żeby wprowadzić korekcję ekspozycji, muszę nacisnąć tutaj guziczek dodatkowy. Czyli rzucam okiem, naciskam guziczek i pokrętłem z tyłu wprowadzam korekcję ekspozycji. Puszczam. Już jest wprowadzona. On mi pokazuje, że została wprowadzona jakaś korekcja ekspozycji. Nie widzę jaka, no ale to jest wszystko w zależności od modelu, bo w tym droższym aparacie widzę jaka. W aparacie trzecim, który posiadam tutaj przy sobie, jak go włączę, spojrzę. No i tak samo, żeby wprowadzić korekcję ekspozycji, mam tutaj tu po środku. Znaczy ja w niego trafiam, ponieważ ten aparat używam też dosyć często, po prostu ona jest w takim miejscu, gdzie było w starszych aparatach, które używałem, więc przyciskam, naciskam spust, przyciskam i korekcję ekspozycji widzę dokładnie i widzę dokładnie, o ile ona została wprowadzona. I musisz się nauczyć wykonywać to bez oderwania wzroku. Nie ma tego, że ja tutaj spojrzę, wprowadzę korekcję ekspozycji, bo tam jak spuściłeś z oczu ten obiekt, który fotografowałeś, to ci uciekł. Albo ci zmieniło się. Plus najważniejszy jest czas. W momencie, kiedy ja patrzę na scenę, podejmuję decyzję, naciskam guzik, podejmuję ten, minęły 2 sekundy. Ja prowadziłem korekcję ekspozycji. 2 sekundy, w których jestem w stanie zrobić następne zdjęcie i następne zdjęcie do tego, co się wydarzyło. Musi to być błyskawicznie. Nie mogę oderwać oczu, spojrzeć na ekran. Oczywiście, jeśli kadrujesz na ekranie, bo taki masz zwyczaj, no to tutaj też w zależności, czy masz możliwość prowadzenia korekcji ekspozycji, no wiem, część osób prowadza korekcję ekspozycji w tej chwili patrząc na ekran i regulując na jasność. Ale znaczy ja jestem przeciwnikiem takiego trzymania aparatu i takiego kadrowania z kilku powodów. Po pierwsze, takie kadrowanie jest niestabilne.
Aparat nie jest stabilny i jest dużo większa szansa poruszenia zdjęcia, ale to jest druga rzecz. Pierwsza rzecz jest taka, że ja, jeśli jestem skupiony w ten sposób na obiekcie, to ja jestem jakbym był przy nim. Ja go dużo lepiej czuję, ja go dużo lepiej rozumiem, ja mam z nim lepszy kontakt, ponieważ ja jestem tam z tym modelem, powiedzmy, z modelem, któremu robię zdjęcie. Ja mogę do niego w ten sposób patrzeć, mówić i ja widzę nawet mimikę twarzy, jak się zmienia. Jest lepszy kontakt, moim zdaniem, patrząc przez wizjer. Ale to jest korekcja ekspozycji. Trzecim parametrem, który ja często zmieniam w swoim aparacie, to jest czułość. Czułość. Nie lubię używania automatycznej czułości, ponieważ staram się zawsze robić zdjęcia na najniższej możliwej czułości, po to, żeby uzyskać najlepszą jakość. I zawsze chcę widzieć, jaka jest czułość. Także ja do tego, jak zaglądam, to ja widzę od razu czułość. Zresztą w tym tak samo widzę czułość. W każdym z tych aparatów, jak zajrzę do środka, to mi od razu pokazuje, jaka jest czułość. I ta informacja jest dla mnie tak samo ważna, jak informacja o czasie i przysłonie. Czułość jest tym elementem, dzięki któremu wiem, jakiej jakości mogę się spodziewać zdjęcia. Czyli jeśli zależy mi bardzo na tym zdjęciu, to ja zawsze staram się tą czułość wycisnąć jak najmniejszą. W związku z tym ja podnoszę obiektyw do oka, ustawiłem, ojejku, nie da się na tej przysłonie uzyskać tego, co chcę, bo mi czas wychodzi za krótki i może się poruszyć. Nie tyle, na przykład jeśli robię osobę, nie tyle mi się poruszy obiektyw, bo tu jest stabilizacja, mi się utrzyma, ale ta osoba mi się ruszy. Tak w tej chwili mi pokazał 1/30 część sekundy przy ISO 200, przysłona 8, 1/30 część sekundy. I przy 1/30 człowiek mi się poruszy, więc muszę szybko zmienić czułość na inną. Zwiększyłem na 800. Tu jest guziczek, którym się włącza zmianę czułości. Ja jestem w niego w stanie trafić bez odrywania wzroku. Po prostu naciskam, sprawdzam, przełączam i trzeba się nauczyć swojego aparatu jeszcze tak, że ja wiem, że nie muszę potwierdzić ustawienia czułości, że wystarczy, że nacisnę drugi raz spust i on w tym momencie mi zatwierdzi. I to w każdym z tych aparatów. W Pentaxie jest dokładnie tak samo, z tym, że guzik znajduje się w innym miejscu, bo znajduje się tu na tym pokrętle i to jest bardzo często miejsce umieszczenia czułości. Naciskam lekko spust, żeby mi się obudził aparat, naciskam czułość i już w tej chwili mogę przekręcić tu akurat tylnim, to obojętne, przednim czy tylnim, ja przeważnie tylnim kręcę, nie wiem dlaczego, obracam. I ustawiam czułość i nie zatwierdzam tego w żaden sposób, tylko naciskam spust i już mi się zatwierdziła czułość, którą wybrałem. Czasem używam czułości automatycznej. W tym jest to o tyle fajne, że to jest Pentax K50. Jest o tyle fajne, że jak nacisnę spust i nacisnę dwa razy czułość, to ona mi automatycznie wchodzi dwa razy guzik czułości. Nacisnę, to mi automatycznie włącza się w czułość automatyczną, czyli on sam będzie dobierał. Czasem używam automatycznie. Wtedy, kiedy dynamika sceny jest tak duża, że nie jestem w stanie ręcznie nadążyć za tym, co bym chciał. Zdaje się wtedy na jego automatykę, ale nie do końca. W nim, jakby dobrze spojrzeć, no chyba nawet widać będzie, jeśli ustawi ostrość. O, zmuśmy go, żeby ustawił ostrość na nim. Ustaw ostrość. Ustawił ostrość. Jak widać, czułość jest ograniczona od 100 do 1600. I nie może mieć innej czułości. No, niższej już nie może być, nie może mieć, bo nie. Natomiast nie może pójść wyżej niż 1600, bo ustaliłem, że do 1600 mi zdjęcia z tego aparatu pasują. Mogą być jeszcze. Wolałbym przeważnie niżej, ale 1600 jest też bardzo przyzwoite. Jeśli chcesz robić lepsze zdjęcia swoim sprzętem, sprawdź, jaka jest najbardziej optymalna czułość dla twojego korpusu. Czyli nie tylko optymalna, maksymalna dla Ciebie do przyjęcia czułość. Możesz to sprawdzić doświadczalnie, robiąc ileś zdjęć na różnych czułościach. Możesz to przeczytać na stronie optyczne.pl, znaleźć test swojego aparatu, który używasz i tam sprawdzić, jaka ta czułość jest najbardziej przez nich ustalona, jaką uważają, że ta jakość jest dobra. I warto się tym kierować, bo pamiętam takie, kiedyś robiliśmy książkę,
i do książki były używane cudze zdjęcia. Ktoś zrobił zdjęcia, robił Canonem, miał funkcje automatyczne, wszystkie ustawione, wszystkie funkcje automatyczne. Robił zdjęcia przy ładnej pogodzie i ten aparat mu, bez względu na to, że używał dużej przysłony, bardzo krótkiego czasu, dawał mu czułość 800 ISO i dla tamtego korpusu było to tak troszkę, to był maksimum, już no, maksimum, co można było przyjąć. I te zdjęcia w sumie, jeśli szło na jedną stronę, to było ok, ale rozkładówki się okazało, że się z tego już nie da zrobić, bo już są za słabe. I żeby zrobić rozkładówkę, trzeba było, no to za rozkładówkę zrobimy taką kompozycję 3 czy 4 zdjęć. O, fajnie to. A to było obejście problemu tego, że autopad miał zgodę na to, żeby używać czułości, których nie powinien używać. Bo tamten powinien używać czułości do 400 tylko. Ale no, automaty różnie działają. No, w tym automat działa tak, że zawsze wybiera 200. Nie zdarzyło mi się, żeby wybrał czułość 100. Dlatego wolę ustawić ręcznie, bo wtedy ustawię czułość 100, która jest niższą, lepszą czułością. Jeśli wprowadzę jakąś korekcję ekspozycji, jakąś czułość zmienię na wyższą, to po zrobieniu zdjęcia, zrobiłem zdjęcie, ok, przechodzę, idę dalej, będę robił następne zdjęcia. Pierwsza rzecz to wracam do ustawień jakby fabrycznych, początkowych. Rzucam czułość, sprawdzam korekcję ekspozycji, wyrównuję to wszystko do zera i już. Po to, że jak ruszę i spojrzę, ciach, i zrobię zdjęcie w tą stronę, to mi się zdarzyło, że później spojrzałem, ojejku, no fajne byłoby zdjęcie, no fajne. Tylko tyle, że miałem korekcję ekspozycji ustawioną na jeden coś tam, w którąś stronę, i to zdjęcie jest po prostu nie do przyjęcia. Więc po zrobieniu zdjęcia, gdzie regulowałem czułością, regulowałem korekcją, zzerować aparat do zera. Przy czym, czy będą lepsze zdjęcia? Będą lepsze zdjęcia technicznie. Jeśli będziesz przestrzegał tych zasad, czyli używał najniższej czułości, zasad oczywiście stabilnego utrzymania aparatu i właściwego naświetlenia, właściwej ekspozycji, uzyskasz poprawnie techniczne zdjęcie. Czy ono będzie lepsze? Lepsze zdjęcie. To zależy od tego, jak je skomponujesz. A to już jest całkiem inna rzecz, bo wszyscy mają, bo możesz dążyć do tego, żeby mieć jak najlepsze zdjęcie dzięki temu, że masz najlepszy sprzęt, ale ile osób posiada bardzo drogi sprzęt? Tysiące. Nie wiem. Miliony osób na świecie posiadają świetny sprzęt. Bardzo dobry sprzęt. Ale to nie oni robią najlepsze zdjęcia. Lepsze zdjęcia robią ci, którzy widzą i potrafią zobaczyć coś, dostrzec jakiś moment, który jest ciekawy i potrafią go skomponować do tego jeszcze. Czyli żeby robić dobre zdjęcia, musisz się nauczyć patrzenia. Oprócz technicznych rzeczy, manualnej szybkości obsługi swojego aparatu, perfekcyjnego naświetlania zdjęć, ustawienia ostrości, takich innych technicznych rzeczy, musisz się nauczyć patrzenia. Patrzenia widzenia fotograficznego. A to najlepiej jest oglądając cudze zdjęcia, czy oglądając albumy, rozmawiając o fotografii, patrząc, pytając się, ty, a dlaczego to zdjęcie tobie się podoba, bo mi się nie podoba. Ale też w ten sposób, po prostu pracując nad sobą, zwiększamy swoją wrażliwość na fotograficzną, wrażliwość na kształty, na to, co nas otacza. Do tego fizycznie, ucząc się kompozycji. Kompozycji, czyli tego trójpodziału, równowagi, takich innych, o tym było kilka filmów na kanale, fotografia jest fajna, uczyć się kompozycji i starać się używać jej w praktyce. W praktyce, czyli trenować po prostu taką kompozycję, że tutaj bym to zdjęcie zrobił tak, a może bym zrobił je inaczej. Typowe zadanie na szkole fotograficznej, sfotografuj jajko na 30 sposobów. No, tylko chodzi o to, żeby twórczo cię ruszyć, czyli danego delikwenta, żeby on rozpoczął myślenie, które zmusi go do tego, żeby zaczął inaczej myśleć. Dlatego
te techniczne rzeczy, o których mówiłem, są ważne do tego, żeby uzyskać prawidłowe, dobre zdjęcie, szybkość, możliwość szybkiego zrobienia poprawnego zdjęcia, perfekcyjna obsługa swojego aparatu, a następna rzecz to wrażliwość fotograficzna, czyli widzenie fotograficzne i znajomość i stosowanie kompozycji. Jeśli będziesz tych zasad się stosował do tych zasad, twoje zdjęcia będą na pewno dobre, bardzo dobre. A na takie pierwsze takie wrażliwości, to galeria zdjęć. To jest tak, że poprosiłem Dorotę, mówię, słuchaj, Dorota, ja bym zrobił taki temat, może byś kilka wybrała zdjęć. Jak wybrała kilka zdjęć, popatrzyłem, mówię, dobra, ja już nie będę wybierał. W galerii, znaczy Dorota z wybranych zdjęć, w związku z tym, że miała tam też starsze, bardzo stare zdjęcia, z tego co wybrała jedno moje zdjęcie, to jest moje zdjęcie akurat zrobione dawno, dawno temu z Zenitem. To był jeden z pierwszych ślubów, jaki robiłem wtedy. Robiłem zdjęcia, wtedy fotografowałem Zenitem na filmie i to jest zdjęcie zrobione z Zenitem, gdzie panna młoda już nie chciała zdjęć, zasłoniła się, machnęła ręką, a ja mimo wszystko jeszcze zrobiłem zdjęcie, wycisnąłem i zdjęcie, które bardziej pokazuje nastrój, chwilę, ruch, które tam coś gra w tym zdjęciu oprócz takiego zwykłego przejścia. Natomiast pozostałe zdjęcia w galerii już są tylko zdjęciami Doroty, bo jak obejrzałem to, co ona dała, to stwierdziłem, że dobra, ja swoich już nie wrzucam, bo szkoda rozpraszać widzów. Te są na tyle, są bardzo dobre, więc zachęcam Cię do obejrzenia galerii. Dziękuję za uwagę, dziękuję patronom oczywiście za wsparcie. Zapraszam też do obejrzenia filmów na kanale analogowym. Fajne aparaty ostatnio miałem, mam Mamiya C220, wow, którą porobiłem zdjęcia i której już tam instrukcja obsługi jest, ale też Nikon F100, którego film się tam suszy po przeciwnej stronie, o tam suszy się film z Nikona F100. Jeśli nie wiesz, co to jest Nikon F100, co ty wiesz o fotografii? Nie ma jeszcze recenzji tego aparatu, ale jak go zeskanuję, to myślę, że za tydzień, dwa będzie recenzja jednego z najlepszych aparatów fotograficznych, jakim fotografowałem w życiu. Także zachęcam Cię też do zajrzenia na kanał o fotografii analogowej i do zobaczenia. Cześć.